Cześć, cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak widzicie, czeka na nas jedna przesyłka. Obstawiam, że jest to jakaś wymiana. Widzę kamień pomorski, myślę, że to będzie od Krzysia, który pomógł mi zdobyć autografy Pogoni Szczecin na kartach Panini, które mu wysłałam, ale czy to będzie to, to za chwilę się okaże. Tu ładnie, żeby niczego tutaj nie... otworzymy. Zgadza się, tak jak myślałam. Tu widzę, jakieś bonusy są. A, już wiem, dobra. I mamy tak. Krzysiu pomógł mi zdobyć tak. Autograf Radosława Janukiewicza na karcie Panini Mistrz Obrony. Tutaj mamy Sebastian Rudol też na karcie bazowej. Następne to Janukiewicz na karcie bazowej. Potem co tu jeszcze mamy? Mamy autografy. Dwa autografy Wojciecha Golli na kartach bazowych. I jeszcze jeden Wojciech Golla. Tutaj nam się zapodział, więc od razu jakaś będzie na wymianę. Co tu jeszcze mamy? Adam Frąszczak, także na karcie bazowej. Rafał Murawski, wtedy były kapitan Lecha Poznań, to jest kapitanem, jest Pogoni Szczecin. Już miałam wcześniej jego autograf, ale w barwach Lecha. I ostatnie to trener Jan Kocjan, który jest obecnie trenerem Pogoni, ale tu już na kartach Panini wyszedł w barwach. W barwach Ruchu, więc to też się udało Krzysiowi podpisać. A nie, przepraszam, Murawski jednak jest bez autografu. To moja pomyłka. O, ale to tak czy tak. I tu widzę tak, a tu są karty, które też dostałam na przyszłość. Może mi się je uda podpisać w ramach rewanżu. Maciej Wilusz i 3 razy Karolinetty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To by było na tyle. Krótki odcinek, jedna przesyłka. Jakby ktoś był chętny na Wojciecha Golle na karcie Panini, serdecznie zapraszam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Karolajna.